Film Nocna Zmiana jest niewątpliwie jednym z najdonioślejszych dokumentów, jakie zrobiono w Polsce w ogóle, a w ciągu 5 lat w szczególności. Ten film, Nocna Zmiana, jest taką ilustracją filmową książki Lewy Czerwcowy. Książki, w której niektórzy ludzie z klasy politycznej odegrali rolę Judaszów. Nocna Zmiana jest ilustracją takiego powiedzenia, że oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa. Nocna Zmiana to jest taki Lewy Czerwcowy w wersji filmowej i po 3 latach, kiedy już wszyscy jesteśmy mądrzejsi. W 1992 roku, kiedy przedstawiałem autorom Lewego Czerwcowego moje przewidywania, mówiłem o dwóch niebezpieczeństwach, o niebezpieczeństwie zwycięstwa komunistów w Polsce i ich rządów razem z PSL-em. Wtedy jeszcze nie uwzględniałem nowej ordynacji wyborczej, dlatego mówiłem, że to będą rządy mniejszościowe, ale jednak rządy. Ordynacja spowodowała, że to są rządy większościowe. I mówiłem także o niebezpieczeństwie przesuwania się władzy w ręce Lecha Wałęsy, nieformalnego przesuwania się władzy. I rzeczywiście to niebezpieczeństwo realizowało się w okresie do wyborów 1993 roku. Mogę powiedzieć, że te przewidywania były smutne, ale niestety okazały się słuszne. To, co zostało jakoś wyprorokowane w książce Lewy Czerwcowy, po prostu się spełniło i w jakiejś mierze okazałem się tutaj prorokiem, którego każda decyzja i każde słowo zostało potwierdzone przez czas. Załamanie się cywilnej kontroli nad armią, co się przejawiło w awanturze, która wybuchła w Drawsku we wrześniu 1994 roku. Można mówić o zahamowaniu naszego zbliżenia do Paktu Północnoatlantyckiego, co zaczęło się już wtedy, kiedy Lech Wałęsa sformułował koncepcję NATO bis. Nawet w takiej dziedzinie jak nominacje personalne sprawdziło się to, co najgorsze. Awansuje się komunistycznych generałów, którzy oczywiście nie są w stanie zreformować polskiej armii i zapewnić naszemu krajowi jakiejś stabilności na dłuższy okres. Dlatego można powiedzieć, że te 3 lata od chwili, kiedy odeszliśmy od władzy, to z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski są lata zmarnowane. Ta książka, tak masowo atakowana wtedy ze wszystkich stron politycznych, pokazała, uchyliła na chwilę przestrzeń prawdy politycznej. Przez te 3 lata uformował się system mafijny i gospodarki, została przechwycona duża część majątku narodowego przez dawną nomenklaturę, przemieszaną z pewnymi nowymi, różowymi elementami struktur gospodarczo-politycznych. Nastąpiła degeneracja i upadek finansów publicznych. Nastąpiło zniekształcenie normalnej struktury społecznej, silna polaryzacja społeczeństwa na wąski biegun bogactwa na wzór szejkanatów arabskich i na większość społeczeństwa pozostającą w stanie beznadziejności. Pogłębił się katastrofalnie kryzys mieszkaniowy. Znajdujemy się tu w sytuacji absolutnie beznadziejnej, wbrew wszelkim możliwym zapowiedziom. Sytuacja rodzin polskich, pomimo tego, że jest wzrost dochodu narodowego, stale się pogarsza. Narasta poczucie beznadziejności, krzywdy i wzrastają napięcia społeczne. Z perspektywy 3 lat można powiedzieć, można było tego uniknąć, gdyby książka Lewy Czerwcowy została potraktowana poważnie, jako ostatnie ostrzeżenie, ostatni rozpaczliwy krzyk wzywający do zmiany tego scenariusza. Tak zwana transformacja ustrojowa jest w istocie próbą przekształcenia systemu imperialnego sowieckiego w nowoczesne imperium oparte tym razem na kapitalizmie służby bezpieczeństwa. Ta diagnoza została przeze mnie powtórzona w Lewym Czerwcowym, ale chyba przez wszystkich ówczesnych rozmówców pana Kurskiego. Wszyscy przed tym ostrzegali i tak się rzeczywiście stało. Mamy dzisiaj kapitalizm mafijny, w którym warstwa średnia to są byli funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. Podobne procesy zaszły we wszystkich strukturach władzy i informacji. Jesteśmy na skraju stworzenia państwa mafijnego, w którym rządzą ci, którzy przez 40 lat Polskę ciemiężyli. Genezą tego stanu rzeczy, poza demoralizacją elit politycznych, jest także, trzeba powiedzieć, że pewien brak odwagi szerokich warstw społeczeństwa, brak odwagi spojrzenia prawdzie w oczy i dokonania rzeczywistego wyboru. Te 3 lata pokazały jeszcze raz, jak wielkie były błędy pierwszego czterolecia. I pokazały też, jak bardzo polska klasa polityczna
ta wywodząca się z Solidarności jest niezdolna do tego, by uczynić powrót komunistów do władzy incydentem na drodze do ustabilizowanej, demokratycznej Polski i Polski w sposób już ustabilizowany, umocniony, można powiedzieć, niepodległej. Mamy w całej strukturze władzy do czynienia z przejmowaniem poszczególnych dziedzin przez dawnych pracowników Służby Bezpieczeństwa. Może najbardziej to jest spektakularnie widoczne w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, którego wiceministrami teraz są ludzie z dawnego Departamentu Wywiadu Służby Bezpieczeństwa, a poszczególne piony opanowane są przez dawnych agentów Służby Bezpieczeństwa. Zresztą podobnie się dzieje i w MSZ-cie, i w kilku innych dziedzinach władzy. To ostrzeżenie, o którym mówiłem lat temu, gdy był robiony Lewy Czerwcowy, iż jeśli nie dokonamy lustracji, wtedy władzę nad Polską znowu obejmie agentura Służby Bezpieczeństwa i że tak długo trwa jej władza, jak długo nie ma lustracji, niestety się potwierdziło. Doszło do tego, że to dawni komunistyczni oprawcy próbują sądzić ludzi, którzy walczyli o niepodległość Polski. Co więcej, odbywa się to za pewnym przyzwoleniem czy milczeniem coraz większych kręgów elit politycznych, a czasami także opinii społecznej. Następuje po prostu degradacja i atrofia moralnej woli narodu. Upływający czas utrudnia zmianę scenariusza realizowanego w Polsce. Polska, podobnie zresztą jak inne kraje środkowej Europy, znajduje się w okowach umowy Okrągłego Stołu, umowy, która nie prowadzi Polskę do normalnego systemu dobrobytu obywateli i demokracji parlamentarnej, ale